Pewnie większość z Was, słysząc o pierwszym Polaku na Ewereście, widzi przed oczami Wandę Rutkiewicz. I słusznie, gdyż to ona w 1978 roku została pierwszym polskim wspinaczem na szczycie najwyższej góry świata. Jednak przypuszczam, że nie słyszeliście o wyprawie na Everest zorganizowanej 7 lat wcześniej, w której uczestniczył inny Polak. I to właśnie on miał szansę być pierwszym człowiekiem z kraju nad Wisłą, który zdobędzie Czomolungmę. W jaki sposób na początku lat 70. udało mu się dostać do tak kosztownej wyprawy i uzyskać zgodę władz PRL na wyjazd za granicę? Tego dowiecie się z dzisiejszego materiału. Zdobywanie wszystkich 14 ośmiotysięczników zakończono w roku 1964 chińskim wejściem na Shishapangme. Wówczas wspinacze zaczęli szukać nowych ambitnych himalajskich celów, jak zdobywanie innych ośmiotysięcznych szczytów, nie będących głównymi wierzchołkami, ponieważ wiele z nich ma także boczne wierzchołki, np. słynny Rocky Summit na Broad Peaku. Innym pomysłem himalajstów było także wyznaczanie nowych dróg na ośmiotysięcznikach oraz pokonywanie trudnych, niezdobytych ścian. Cel wielu wypraw stanowiło wprowadzenie swoich rodaków na zdobyte już ośmiotysięczniki. Pierwszy Francuz na Ewereście, Włoch, Polak, a po kilku dekadach narodowości były coraz bardziej egzotyczne. Pierwszy Kenijczyk na szczycie, pierwszy Wietnamczyk. Co ciekawe, Amerykanie wcale nie zdobyli Everestu tak szybko, gdyż miało to miejsce dopiero 10 lat od wejścia Hilarego i Norgaja. W 1971 roku na Everest ruszyła międzynarodowa wyprawa, której celem było wejście na górę niezdobytą południowo-zachodnią ścianą. Uczestnicy. Kierownikiem wyprawy został Norman Derenfurt. Kim on był? Norman urodził się w Niemczech. Był synem himalajstycznych pionierów Günthera Oskara Derenfurta i Hetty Derenfurt. O Güntherze wspominałem już podczas materiałów z trylogii amerykańskiej na K2. Matka Normana była w połowie Żydówką. Po dojściu do władz nazistów rodzina wyemigrowała najpierw do Austrii w 1933 roku, a następnie dwa lata później do Szwajcarii, gdzie ostatecznie zamieszkali i uzyskali obywatelstwo tego kraju. Co ciekawe, w 1936 roku zostali nagrodzeni złotym medalem za alpinizm na słynnych letnich igrzyskach olimpijskich w Berlinie. Medal prawdopodobnie odebrali wtedy z rąk sami wiecie kogo. Günther w 1934 roku zdobył dziewiczy Siakangri w Karakorum, a jego żona ustanowiła kobiecy rekord wysokości, zdobywając niższy wierzchołek tej góry. Rekord ten utrzymał się przez następne 20 lat. Mimo wszystko wiele osób uważało, że nagroda ta ma charakter polityczny. Złote medale dla Niemców mających pochodzenie żydowskie i posiadających obywatelstwo szwajcarskie, nabyte z konieczności ucieczki z własnego kraju, dawało do myślenia i było pstryczkiem w nos dla ówczesnych władz w Niemczech, gdzie panowało jawne i bezwzględne prześladowanie Żydów. W 1937 roku 19-letni Norman wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Jego służba w armii amerykańskiej pozwoliła mu uzyskać obywatelstwo. Młody Derenfurt po raz pierwszy zwrócił uwagę społeczności alpinistów w Stanach Zjednoczonych w 1939 roku, kiedy przeszedł kilka trudnych dróg w Grand Teton. Był uczestnikiem szwajcarskiej ekspedycji na Mount Everest w 1952 roku oraz operatorem także szwajcarskiej wyprawy na Daulagiri w 1960. Doświadczenie nabyte w tych ekspedycjach sprawiło, że w 1963 roku został kierownikiem wyprawy, której celem było pierwsze zdobycie Everestu przez wspinacza pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych. Wyprawę uważnie śledził i wspierał ówczesny prezydent USA, John Kennedy, dla którego sukces tej wyprawy przekładał się na konkretne korzyści medialne i wizerunkowe. Ekspedycja zakończyła się wielkim triumfem, a szczyt osiągnęli wtedy Amerykanin Jim Whittaker oraz Sherpa Nawang Gombu. Kennedy na wieść o sukcesie gratulował amerykańskim wspinaczom zdobycia szczytu, nie wiedząc, że oprócz Jima drugim zdobywcą jest Nepalczyk. W 1971 roku Norman chciał powrócić pod Everest z jeszcze ambitniejszym celem, którym było zdobycie szczytu nie jedną nową drogą, ale aż dwiema nowymi drogami wytyczonymi podczas jednej wyprawy. Cel był ambitny, więc jego realizacja wymagała wielu mocnych uczestników. Derenfurt
Zdecydował się więc zaprosić alpinistów różnych narodowości, a do tego postanowił zaangażować telewizję do nakręcenia filmu z wyprawy. I w tym miejscu wreszcie docieramy do momentu naszej historii, w której pojawia się wątek Polski. Do 1971 roku niewielu Polaków miało okazję wspinać się w Himalajach. Tak naprawdę jedyną wyprawą była ta z 1939 u Adama Karpińskiego, zakończona wielkim sukcesem, jakim było zdobycie Nanda Devi East. Kolejnymi Polakami w Himalajach byli 21 lat później Jerzy Hajdukiewicz oraz Adam Skoczylas, których Szwajcarzy zaprosili do udziału w ich wyprawie na Daulagiri. W 1971 roku Norman do udziału w wyprawie zaprosił obywateli z aż trzech kontynentów – Europy, Azji i Ameryki. Uczestnikami zostali m.in. Brytyjczycy, Dougal Haston oraz legendarny i kontrowersyjny Don Willens, Austriak Wolfgang Axt, Włoch Carlo Mauri, Hindus Harsh Bahuguna oraz Japończyk, który rok wcześniej zdobył już Everest, Naomi Uemura. Zapytacie, no tak, ale gdzie miejsce dla polskiego wspinacza? Otóż oprócz zespołu wspinaczkowego do ekspedycji dołączyło 7 członków telewizji BBC, a wśród nich znalazł się filmowiec urodzony w Krakowie, Jerzy Surdel. Szansę na zdobycie szczytu miał on więc 7 lat przed pierwszą osobą z Polski na Everestie, Wandą Rutkiewicz. Zapewne gdyby powiódł mu się ten wyczyn, jego nazwisko byłoby nam wszystkim zdecydowanie bardziej znane. Jakim cudem udało się Jerzemu dostać na wyprawę do Renfurta? Zanim do tego dojdziemy, powiedzmy najpierw, kim jest Jerzy Surdel i dlaczego, mimo wielu innych bardzo dobrych taterników i alpinistów polskich, to właśnie on został zaproszony do wyprawy. Osoby oglądające poprzednie materiały mogą pamiętać postać Jerzego Surdela z odcinka o śmierci polskiego aktora na lotce, Stanisława Latały. Jerzy w tej historii również odgrywa jedną z kluczowych ról. Urodził się on w 1935 roku w Krakowie. Od dziecka był zafascynowany górami. Pod pretekstem wycieczki szkolnej dostał pieniądze, za które w wieku kilkunastu lat wyruszył sam do Zakopanego. Tam w niezwykle nieodpowiedzialny sposób ruszył prosto na Giewont. Nie szukał szlaku, lecz postanowił zdobyć górę od północnej strony. Jak sam mówi, miał wiele szczęścia i przygoda skończyła się dobrze. Giewont zdobył. Wracając do domu, już wiedział, że góry to jego przeznaczenie. W wieku zaledwie 16 lat zapisał się na kurs taternicki. Jurek, aby móc w nim uczestniczyć, postanowił sfałszować swoją legitymację, dodając sobie 2 lata. Kłamstwo nie wyszło na jaw. Szybko okazało się, że chłopak ma prawdziwy talent. W wieku 19 lat wytyczył on nową drogę na zachodniej ścianie zadniego kościelca. W Tatrach wspinał się m.in. ze słynnym Janem Długoszem, z którym związana jest też ciekawa anegdota. Jak sam Jerzy wspomina, w latach 50. wśród wspinaczy niewiele było kobiet, a jeszcze mniej z nich było atrakcyjnych. Pewnego dnia, kiedy jedna z takich nielicznych niewiast znalazła się w pobliżu, o jej względy zaczęli zabiegać i Jerzy Surdel, i Jan Długosz, który już wtedy w środowisku był znany jako utalentowany artysta i dobry wspinacz. Kobieta jednak odwzajemniła zaloty Jerzego. Ten, aby dopiec koledze, postanowił na łóżku piętrowym, które dzielił z Długoszem, powiesić tabliczkę, którą często można spotkać na budowach, a której napis głosi: uwaga, u góry pracują. Na tak przyozdobione łóżko zaprosił swoją partnerkę. Kiedy Długosz wszedł do pokoju, wściekł się niesamowicie i wyzwał Jerzego na pojedynek, w którym zamiast mieczy broń stanowić miały czekany. Na szczęście w odpowiednim momencie mężczyzn udało się rozdzielić innym kolegom i załagodzić konflikt. W latach 50. Jerzy zaczął pracować jako instruktor wspinaczki, a jego uczniem był m.in. Tadeusz Piotrowski, później wybitny polski himalaista. W 1956 roku Jerzy został jednym z uczestników polskiej wyprawy w Alpy, która ze względu na pogodę nie odniosła większych sukcesów. W latach 60. rozpoczął on studia na Wydziale Reżyserii na PWST w Łodzi. Jerzy chciał połączyć swoje dwie największe pasje – góry i film. Już w trakcie studiów nakręcił 2 pierwsze części słynnego tryptyku tatrzańskiego – Dwóch i Odwrót. Później nakręcił również 3. część – Akcja w 1972 roku. Te 3 filmy składają się na tak zwany tryptyk tatrzański, który jest klasyką polskiego dokumentu i jednym z najlepszych górskich filmów polskiego kina, jaki powstał w dotychczasowej historii. Filmy te były wielokrotnie nagradzane na międzynarodowych festiwalach.
W latach 60. Surdel kilka lat spędził w Algierii, gdzie m.in. dokonał drugiego polskiego wejścia na Dżabal Topkal, łatwy technicznie czterotysięcznik, najwyższy szczyt Afryki Północnej znajdujący się w Maroku. Afrykę po raz drugi odwiedził podróżując do Etiopii. Po sukcesie filmu Odwrót na festiwali w Trento, Jerzy w 1970 roku otrzymał list podpisany przez Normana Drenfurta, zapraszający go do wyprawy na Everest. Początkowo produkcją filmu chciał zająć się sam kierownik wyprawy, jednak kiedy nie zebrał wystarczających funduszy, postanowił sprzedać prawa telewizji BBC, stawiając im jednak jeden warunek. Jednym z operatorów ma być Polak. Reżyser filmu Odwrót, Jerzy Surdel. BBC się zgodziło i już w grudniu 1970 roku cała ekipa spotkała się w Alpach Austriackich, aby poznać się i przetestować sprzęt. Podczas tego spotkania Polak został zapytany, jakie są jego oczekiwania finansowe. Nie znając zachodnich stawek, Jerzy sprytnie wybrnął z sytuacji, stwierdzając, że chciałby zarabiać tyle, ile jego kolega z BBC, wypełniający te same funkcje, John Clear. Telewizja się zgodziła, a Jerzy podał numer swojego szwajcarskiego konta, które posiadał od czasu pobytu w Algierii, i poprosił, aby w korespondencji nie poruszać tego tematu, gdyż nie chciał, aby władze PRL dowiedziały się o jego zarobkach. Im wyjaśnił, że pracując dla BBC spłaca koszty swojego udziału, których z oczywistych względów sam nie byłby w stanie opłacić. Wyprawa. Wszyscy uczestnicy wyprawy spotkali się 13 lutego we Frankfurcie. 28 uczestników pochodzących z 13 krajów. Czy taka mieszanina kulturowa może stworzyć kolektyw i dobrze współpracować? Nikt do końca nie mógł tego przewidzieć. 14 lutego uczestnicy polecieli do Bombaju, a następnego dnia do Kalkuty. Czas mogli sprawdzać na zegarkach Rolex, który każdy z uczestników otrzymał od genewskiego sponsora. Kolejnym przystankiem było Katmandu, skąd 28 lutego wyruszono w kierunku Everestu. O wielkości budżetu wyprawy niech stanowi fakt, że wspinacze idąc do base campu szli niemal na lekko. W połowie dnia czekał na nich posiłek przygotowany przez tragarzy, a wieczorem na wszystkich czekały już rozłożone namioty i dwudaniowa kolacja. Baza stanęła 23 marca. Alpiniści niezwłocznie rozpoczęli pokonywanie niebezpiecznego lodowca Kumbu. Wszystko szło zgodnie z planem. 3 kwietnia udało się postawić obóz pierwszy, a 5 kwietnia obóz drugi, czyli bazę wysuniętą. Z obozu drugiego rozgałęziały się drogi ku szczytowi. Pierwsza z nich to wariant przez grań zachodnią. Druga droga była direttissimo na południowo-zachodniej ścianie Everestu. What is the new challenge in this? Why is this different? Why is this unique? Well, for one thing, it's the most international expedition that has ever come to the Himalaya. We are a total of 13 nations, 32 members from 13 nations. And I'm a firm believer in international cooperation. So in a way, it is an experiment in human understanding and cooperation among representatives of many nations. Mm-hmm. And the mountaineering aspect, of course, we hope to do two new routes. Mm-hmm. One is the complete West Ridge. We did only part of it in 1963. And the other is a direttissima, that is the most direct line in the fall line of the summit of Everest through the southwest face. Mm-hmm. Well, would you say that this southwest face direttissima is the most difficult possible route on Everest? Without doubt. I think it is more difficult than anything on the north side. Oh, yes. The Tibetan side? The north side is not half as steep as the southwest face, definitely. What about the West Ridge? Is that the second most difficult route on the mountain? Yes, I believe so. It'll be a very long route, and it's exposed to the winds. It strikes me that you have come to the highest mountain in the world. You have chosen the two most difficult routes on the highest mountain in the world, and you've chosen the most difficult way to do it with a group of people who not all of whom can communicate with each other. In fact, half of them can't communicate with the other half. Well, I can't quite agree with you. The thing is this, that here people are doing something that they're not doing every day. But good climbers, when they are on a mountain, they're on familiar ground. And basically, the techniques are the same throughout the world. Trudności tej drugiej drogi porównywano z tymi na północnej ścianie Aigeru, o którym opowiadałem w poprzednich materiałach. Wielu uczestników, widząc na żywo tą ścianę, powątpiewało w możliwość pokonania tej drogi. Jednak to właśnie ta droga była głównym celem Drenfurta i motorem finansowym całej wyprawy. Na długo przed przybyciem do bazy wyznaczono podział zespołów. Grań zachodnia, która miała być także drogą zejścia dla ekipy zdobywającej szczyt przez Direttissimę, miała zostać zaopatrzona i pokonana przez wspinaczy takich jak Carlo Mauri, Pierre Mezu, Wolfgang Axt,
Harshbhajuguna i kilku innych. Z kolei na ścianę południowo-zachodnią ruszyć mieli Brytyjczycy Willens i Huston wraz z Amerykanami, Japończykami, Austriakami oraz Niemcami. Pierwsze kłótnie pojawiły się przy podziale sprzętu. Niektórzy uczestnicy podejrzewali spisek angloamerykański, wskutek którego podział sprzętu i jedzenia będzie korzystniejszy dla anglojęzycznych zespołów. Frustrację zwiększała świadomość, jak trudne może być zdobycie góry wyznaczonymi drogami. Należy pamiętać, że w 1971 roku zarówno Carlo Mauri, Mezu, a także inni wspinacze wciąż mogli zostać pierwszymi przedstawicielami swoich narodów na najwyższym szczycie świata. Pojawiły się więc głosy, że najlepiej byłoby ruszyć drogą znaną przez przełęcz południową. Szybko okazało się, że początek drogi granią zachodnią jest trudniejszy od pierwszych fragmentów drogi na ścianie południowo-zachodniej. Już na początku kwietnia udało się postawić obóz trzeci na wysokości 6850 metrów. Na grani postępy szły zdecydowanie wolniej. Dopiero 17 kwietnia obóz trzeci na wysokości 7050 metrów założyli Wolfgang Axt, Jerzy Surdel, Harshbhajuguna oraz dwaj Szerpowie. Kiedy dwa namioty ustawiono w bezpiecznym miejscu, Jerzy postanowił przeliczyć ilość taśmy, aby następnego dnia spokojnie móc nagrać wejście na grani. Okazało się jednak, że taśmy zostało niewiele, a zapasy jej powinny znajdować się w obozie drugim. Polak zdecydował się nie nocować w trójce, tylko zejść do dwójki i następnego dnia dogonić kolegów. Przed wyjściem z namiotu zaczepił go Wolfgang, ostrzegając, że droga jest niebezpieczna i odradza mu samotne zejście o tak późnej porze. Jerzy jednak czuł się dobrze i pewnie. Do obozu drugiego dotarł już o zmierzchu. Niestety, okazało się, że wszystkie taśmy zostały zabrane pod ścianę południowo-zachodnią. Jerzy postanowił więc zejść do bazy. Po drodze mijał wspinaczy podchodzących do obozu pierwszego, a także spotkał kierownika Normana Derenfurta, który po kłótni z Mezu sam niósł dwie butle pod Direttissime. Kiedy Jerzy zmierzał do bazy, zaczynała się już burza, która miała unieruchomić wspinaczy na kilka dni. Tragedia. 18 kwietnia, kiedy Jerzy pokonywał ostatnie fragmenty Icefallu i był już blisko bazy, z obozu trzeciego ewakuować musieli się jego koledzy, Hindus Harsh oraz Austriak Wolfgang. Wiatr się wzmagał, więc zejście było powolne. Torował Axt, a za nim w odległości 30 metrów szedł Bahuguna. Szli niezwiązani liną, jednak zejście ułatwiały poręczówki. W najtrudniejszym miejscu zejścia, podczas trawersu lodowego żebra, Austriak usłyszał nagle wołanie kolegi. Kiedy odwrócił się w zamieci śnieżnej, dostrzegł ledwie widoczną sylwetkę kolegi. Hindus wisiał przy śrubie lodowej łączącej dwie poręczówki. Wołał na pomoc Austriaka, który znajdował się od niego w odległości 30 metrów. Wolfgang jednak ocenił, że nie jest w stanie podejść do Harsha, że nie ma na tyle sił. Doszedł do wniosku, że najlepiej pomóc koledze, może schodząc na dół do obozu drugiego i wezwać pomoc. Bahuguna widział, jak powoli znika sylwetka Axta w zamieci śnieżnej. Pozostał sam. Nie było nikogo, kto mógł mu pomóc przepiąć się do kolejnej liny. Wolfgang wyczerpany dotarł do obozu drugiego. Zwalił się do śpiwora, zażył tabletki nasenne, przepisane przez lekarzy i powiedział: Bahuguna ma kłopoty. Tylko w taki sposób poinformował partnerów o losie Harsha. Mimo późnej godziny, gdyż zegarki wskazywały 17, a zmrok już zapadał, ekipa ratunkowa niezwłocznie wyruszyła w górę. Noc nie była największym zmartwieniem, gdyż na dobre szalała już burza śnieżna na zboczach Everestu. Wśród ratowników byli m.in. Willens, Mezu i Clear. Mimo trudnych warunków w końcu dotarli do miejsca dramatu. Kiedy zobaczyli Hindusa, byli wstrząśnięci. Bahuguna zwisał głową w dół. Kiedy podeszli bliżej, okazało się, że on wciąż żyje. Był jednak już jednym wielkim soplem lodu. Twarz pokryta była lodem. Na ratowników co chwilę spadały niewielkie lawiny pyłowe. Poziom zagrożenia był tak wielki, a szansa uratowania Harsha była bliska zeru, że ratownicy zdecydowali się zawrócić. Nie było sposobu na bezpieczne przetransportowanie i uratowanie kolegi. Gdy szykowali się do zejścia, do Harsha podszedł Don Willens i powiedział: Przykro mi, Harsh. Synu, to koniec. Ratownicy wyczerpani wrócili do obozu. Thank you.
Następnego dnia do mesy ostatni wszedł wyspany Wolfgang Axt i zapytał: jak się czuje Harsz? Zapadła cisza. Wspinacze spuścili głowy, a jeden z nich powiedział: nie żyje. Ta wiadomość wstrząsnęła Wolfgangiem. Rozpłakał się. Od początku wyprawy wspinał się Harszem i byli przyjaciółmi. Duża część alpinistów za śmierć Indusa winiła Austriaka. Wyprawa została uwięziona w namiotach na 1,5 tygodnia. Na poręczówkach wciąż zwisało ciało ich kolegi. W końcu udało się jednak bezpiecznie sprowadzić zwłoki niżej. Jednak większość wyprawy zbuntowała się i nie chciała kontynuować drogi granią. Norman nie miał wyjścia i przystał na propozycję, wyznaczając na nowy i jedyny cel wejście Direttissimo. To jednak nie spodobało się wspinaczom, którzy chcieli działać na klasycznej drodze na Everest. Mezu i Yvette założyli nowy obóz na wysokości 7150 metrów na drodze na przełęcz południową. 26 kwietnia odbyła się kremacja Harsza Bahuguny. Wspinacze za zgodą Normana działali więc teraz na klasycznej drodze na Everest, gdzie wszystko przebiegało sprawnie. Udało się nawet postawić obóz trzeci na południowej ścianie Lhotse. Byli już bardzo blisko przełęczy. Wtedy jednak Norman zebrał zespół i ogłosił, że rezygnują z drogi przez przełęcz południową i skupiają się na ścianie południowo-zachodniej w 100%. Wspinacze byli wściekli, o mało co i doszłoby do rękoczynów. Obóz stał już prawie na 8000 i wejście było bardzo prawdopodobne. Yvette dostała histerii i rzuciła się na Normana z pięściami. Podobno właśnie tego obawiał się kierownik. Jego zastępca James Roberts zasugerował mu, że jeśli szczyt zdobędzie Yvette i zostanie pierwszą kobietą na Everestie, Carlo Mauri pierwszym Włochem na Everestie, szczyt zdobędzie też pierwszy Francuz, Niemiec, Polak. Wszystkie te sukcesy z pewnością przyćmią ich sukces, czyli przejście Direttissimo. Wspinacze zbuntowali się, większość postanowiło opuścić wyprawę. Zostali tylko ci, którzy od początku działali na ścianie południowo-zachodniej oraz ekipa BBC. Jerzy Surdel, mimo że zgadzał się z buntownikami, miał obowiązujący kontrakt z telewizją brytyjską. Został więc filmowcem klęski wyprawy. Gdy buntownicy dotarli do Katmandu, zwołali konferencję prasową, której głównym celem było wygłoszenie listy zarzutów wobec kierowników wyprawy. Oczekiwali, że ja, Pierre Mezu, członek francuskiego Zgromadzenia Narodowego, mając 42 lata, będę pracował jak szerpa dla Anglosasów i Japończyków? Nigdy. Nie obrazili mnie, lecz Francję. Z powodu plagi chorób w pewnym momencie okazało się, że himalaistów działających w ścianie jest mniej niż tych z ekipy filmowej. Jerzy Surdel, mający sporo czasu, postanowił podejść w kierunku przełęczy południowej, gdzie wciąż znajdowały się pozostałości obozów. 17 maja wyruszył sam w górę. Dotarł aż na wysokość prawie 8000, tuż pod przełęcz południową. Na dowód osiągnięcia tej wysokości zrobił zdjęcie depozytu, zostawionego w tym miejscu kilka tygodni wcześniej. Było to zaledwie kilka butli z tlenem i liny poręczowe. Z miejsca, gdzie dotarł, doskonale widział ścianę południowo-zachodnią, na której wciąż działali świetni wspinacze Dugal i Don, wspierani przez Japończyków i Szerpów. Brytyjczyków dostrzegł on powyżej obozu 5, znajdującego się na wysokości 8200 metrów. Do niemal kuriozalnej sytuacji doszło w ostatniej fazie działania wyprawy. Norman w wyniku choroby wrócił do Katmandu, oficjalnie więc kierownictwo pełnił James Roberts, który z kolei nie był himalaistą, jednak dobrze radził sobie z zapasami whisky, które wciąż było w bazie. Brytyjczycy działali wysoko w ścianie, a zdecydowanie niżej z samozwańczym kierownikiem wyprawy został dźwiękowiec, Libańczyk Bill Kurban. Nie miał on żadnego doświadczenia wspinaczkowego, jednak wraz z szerpami dotarł najpierw do obozu pierwszego, a gdy stwierdził, że czuje się dobrze, poszedł także do obozu drugiego i przez 2 tygodnie zarządzał i sprawował kierownictwo nad wyprawą. Pod koniec maja James Roberts zadecydował w końcu o zakończeniu wyprawy. Dwaj szerpowie musieli pomagać kompletnie nieradzącemu sobie podczas zejścia z obozu drugiego Libańczykowi. Przez pewien czas Jerzy Surdel dzierżył polski rekord wysokości, a z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że gdyby nie pycha kierowników, miałby on szansę sfilmować wejście na szczyt, podczas którego, kto wie, może sam by go zdobył. Największą tragedią tej wyprawy jest jednak śmierć 32-letniego Harsza Bahuguny. Był on doświadczonym wspinaczem, który już raz próbował wejść na Everest. W 1965 roku musiał zawrócić z wysokości około 8400 metrów. Tragiczny dla rodziny Bahuguny jest fakt, że jego brat Jay
kilka lat później także zginął podczas próby wejścia na Everest. Jednak to historia na inny materiał. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda film zrealizowany przez telewizję BBC, to jest on dostępny w całości na YouTubie. W opisie albo w przypiętym komentarzu zostawię do niego link. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie materiału do końca. Głównymi źródłami, na których bazowałem tworząc ten materiał, były dwie książki. Pierwsza to wywiad Andrzeja Mirka z Jerzym Surdelem, Góry, ludzie, kontynenty. A drugą książką jest oczywiście Upadek olbrzymów, czyli książka, o której już często wspominałem. Jest to taka encyklopedia wielu wypraw himalajskich od lat 50. do lat gdzieś chyba 90. I są to takie dwa główne źródła. Trochę też takich źródeł internetowych oraz film zainteresowanych. Oczywiście zachęcam do obejrzenia go. I słuchajcie, przez ostatnie dwa tygodnie dostałem bardzo dużo informacji na temat śmierci Dominika Sochy i jego kolegi. Ja ani Dominika, ani jego kolegi nie znałem. Z tego, co mi się wydaje, to on był z Łodzi. Ja jestem z okolic Krakowa. Nigdy się nie spotkaliśmy. Tylko czasami wpadałem na jego kanał, zostawiam jakieś komentarze, bo naprawdę fajne materiały nagrywał. I dostałem od was mnóstwo komentarzy, żebym zrobił materiał o Dominiku, ale no po pierwsze myślę, że to jest zdecydowanie za wcześnie na to, po drugie jest bardzo mało informacji o tym wydarzeniu, też ja nie lubię spekulować, jak sami też wiecie, zawsze podaję swoje źródła i nigdy nie gdybam, co by było albo co mogło się stać, więc po prostu no nie mamy na ten temat żadnych informacji, był to wypadek i myślę, że tą sprawę należy tak zostawić. Też myślę o tym, żeby zrobić takie podsumowanie zimy i wypadków w Tatrach. Zrobiłem takie coś już 2 lata temu. Podsumowanie zimy 2017-2018. Rok temu tego nie zrobiłem, aczkolwiek też o tym myślałem, ale w końcu jakieś inne tematy zwyciężyły, a później już ten czas, że tak powiem, minął i te informacje by się zdesaktualizowały, więc lepiej to robić na bieżąco. Zima się kończy 23 marca, więc myślę, że w tych okolicach postaram się zrobić taką kronikę wypadków, które miały miejsce tej zimy, bo naprawdę było ich sporo. Często słyszałem o jakichś zdarzeniach w Tatrach, więc niestety trochę ta pogoda i trochę też pewnie jak zwykle jest też winy ludzi. Także mam nadzieję, że ta informacja jest dla was wystarczająca. My widzimy się na szlaku oraz w przyszłym materiale. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.